tym właśnie plenerze wzięło udział około 20 twórców i ta piękna aura, piękna zima spowodowała i oczywiście inspiracja Macieja Lubelskiego taką presję na to, aby te piękne widoki umieścić właśnie na akwarele. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie powitać w imieniu swoim dyrektora Jerzego Mazurka, komisarza wystawy Macieja Mierskiego. Witam bardzo serdecznie moją młodą załogę, ale także gości, którzy przybyli, panią Iwonę Łącznicką, córką wybitnego działacza, ale też i chyba prawnuczkę też Tomasza Łącznickiego. Jest zawsze z nami Wojciech Noworyta, słynna postać naszych trenerów malarskich, fotografik, ale jego no, pasją to jest jednak uprawowanie komputerowe. Proszę Państwa, to co pokazujemy jest powstało dzięki naszej koleżance, kierownik Wydziału Inwentaryzacji, pani Emilii Piotkowskiej. To jej talent właśnie i inspiracja spowodowała, że właśnie te akwarele, które oprawił nam Maciej Milewski, bo Tomasz poprawił strasznie, był przy tej pracy. Nie tylko ja, ale pracy. Tak, to później one znalazły się, właśnie zostały zaaranżowane na tych planszach. Chcę Państwu powiedzieć, że ta aranżacja jest bardzo trafna i pokazuje nam rzeczywiście to piękno naszych gór i ten pejzaż górski, który pozostał w naszej pamięci, ale też w pamięci każdego, który był, bo kiedyś była taka sytuacja, że organizowaliśmy warsztaty muzealne i wędrowaliśmy także po górach. No, akwarele jest jakby sztuką trudniejszą może nawet od ale wymagająca, powiedzmy sobie, zdyscyplinowania i szybkiego działania, bo to może się wszystko rozlać. Przy malarstwie olejnym powstaje obraz bardzo długo i ta technika jest bardziej skomplikowana. Ja myślę, że połączenie tych dwóch teraz wystaw, pejzaż polski, który jest na ścianach, i pejzaż górski, daje nam jakby pokaz możliwości oddziału twórców Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, które jest właśnie, działa tutaj przy muzeum, no i tej grupy artystów, którą zgromadził Maciej Milewski. Cenimy sobie tą współpracę, ponieważ dzięki temu nasze zbiory malarstwa muzeum bardzo mocno powiększyły się i myślę, że to malarstwo na przykład za 100 lat będzie miało znacznie jeszcze większą wartość niż teraz ma. Ostatnio słyszymy, że z powrotem wróciła pani gromadzenia właśnie malarstwa przez naszych rodaków i to co robimy jest myślę słuszne i bardzo, bardzo potrzebne. Bardzo proszę teraz pana Macieja Milewskiego, który był autorem tego właśnie projektu i wykonawcą. No, jedni oczywiście się bawili, a Maciej siedział i malował cały czas, ale zawsze komisarz musi dać dobry przykład. Bardzo proszę Maćku o powiedzenie, jak wy to robiliście po prostu, że te akwarele powstały i
co, powiedzmy sobie, było waszym przedmiotem właśnie tych warsztatów Marasa. Jak was zafascynowała ta aura, jakaś otaczała państw właśnie w tym ośrodku szkoleniowym, poczynkowym w Kira. Bardzo cię proszę. Wystawy organizowane przez muzeum różnią się od innych wystaw tym, że jest to wystawa związana z plenerem. Z ostatnim plenerem, który odbył się w Kirach. Zima jest znakomitym tematem malarskim. Zresztą widać to na pracach tutaj. Większość kolegów, którzy brali udział w plenerze, nadesłała prace, które są na bardzo dobrym poziomie artystycznym. Akwarela rządzi się zupełnie innymi prawami niż malarstwo olejne. Wymaga więcej czasu i raz położony kolor nie można poprawiać. Poza tym są techniczne również uwarunkowania, bo malując w plenerze potrzebna jest woda. No, brać wodę z jeziora to nieekologicznie, więc trzeba się udać do najbliższego baru po szklankę wody, żeby można było akwarelą malować. Dziękując muzeum za tę wystawę, mam nadzieję, że będą jeszcze inne wspaniałe wystawy, które wzbogacą polską sztukę malarską, że tak powiem. A zwłaszcza akwarela, która ostatnio jest jakoś tak bardzo niedoceniana i stosunkowo mało jest wystaw związanych z akwarelą. Także ta wystawa na pewno zaistnieje w gronie wystaw organizowanych w Warszawie, w Polsce. Dziękuję bardzo za uwagę.